Panie, nie widzieliście może mojego syna? Włosy koloru słomy, piegi na nosie. Szkrab taki, 12 wiosen jeno. Przykro mi, nie widziałem go. Dzień i noc tu ogień palę, żeby mógł drogę odnaleźć wśród mgieł i moczarów. Synek mój kochany. Mam nadzieję, że go odnajdziesz. Szukam strzygi, która ma tu ponoć swoje legowisko. Widzicie, panie, ten kościół stary na wzgórzu? Tam, w krypcie, strzyga mieszka. W nocy się budzi i biegnie krwi szukać. A ciebie nie rusza? A raz jeden podbiegła do ogniska, alem się nie ruszył. Wszakże to ogień dla mojego synka, żeby nie zbłądził po nocy. Potwora spojrzała na mnie, jakby się zawahała i poleciała dalej. Od tej pory mnie omija. Ciekawe. Ale widziałem kiedyś, jak człowieka dopadła. O, strasznie to wyglądało. Opowiedz. Potem elfy podpaliły dom sąsiada, wywlekły go razem z żoną na ulicę i zakatrupiły! Mnie chcieli wcielić do wojska. Na szczęście król Foltest wrócił i weźmie nie ludzi za mordę. Ja w każdym razie będę daleko stąd. I słusznie. Wiecie, co wam powiem?